Cześć, jestem Bedrock, witam Was bardzo serdecznie. Jutro się widzimy na Rad Show Suzuki. Ale dzisiaj jeszcze do serii jakby modyfikacji, bo nie wiem za bardzo gdzie to włożyć. Chcę Wam pokazać dziwny, nietypowy schowek dla dwóch wersji Peugeota X Persense, coś takiego, i XT, czy nie wiem, jakiejś jeszcze jednej. Nie mam pojęcia jakie, ale wiem, że jeszcze do jednej. No i pokażę Wam jak go otworzyć, bo mi to troszeczkę zajęło, że tak powiem, po myślunku, bo nie miałem pojęcia o jego istnieniu. Więc zapraszam Was do samochodu. Jesteśmy już w samochodzie, jak widzimy, jest to siedzisko pasażera. Wiadomo, mamy schowek tu. Przepraszam za światło, ale jest ciemno już. Tutaj mamy siedzisko pasażera, a pod spodem jakąś skorupę. Jak to otworzyć? Pewnie ci, co długo mają pyśka, wiedzą, niektórzy nie. Ja się dopiero teraz dowiedziałem, postanowiłem się z Wami tym podzielić, więc łapiemy fotel tutaj, w tym miejscu, tu. Tu chodzi o to, żeby złapać za to oparcie, ja to łapię tu za tą tękę, nie wiem czy widać. Tu łapię go, tak. I ciągnę go do siebie, o, w ten sposób. Nie boimy się, nic nie urwiemy. Widzimy fotel się podnieść, ciągniemy go z powrotem w tą stronę, tu. I sobie to otwieramy. To się otwiera klapka. Naszym oczom ukazuje się takie coś. Ja to przed chwilą wytarłem, bo ja tego, odkąd go kupiłem, czyli od tak naprawdę już roku czasu będzie, w kwietniu 4, nie ruszałem tego. I jedynie jaki jest mankament, zanim go otworzę, to to, że to potrafi wypadać. Tego nie wiem, czy to u mnie jest coś uszkodzone, czy nie. To ja to sobie za te uchwyty w tym miejscu czepiłem trytytkami, no wiadomo, trytytka, może wymyślę coś lepszego. Otwieramy go w ten sposób po prostu, tak. Jak widać, no nie jest on zbyt pojemny, ten schowek. Wiersz powiedział, że jest mały, no ale jest i tutaj możemy schować jakąś, na przykład, nie wiem, no chusteczkę, chusteczki jakieś do samochodu, jakieś tam, no nie wiem, rękawiczki, o, coś takiego. Tu jest piasek jeszcze po poprzednim właścicielu. No ale ja to wszystko wyczyszczę. No i to wszystko, tak się go zamykam, to wiadomo, to jest taki jakby skobelek. No i schowek siedzi. Zamykamy go w odwrotnej kolejności, kładziemy siedzenie tak i pchamy po prostu jednym palcem. O, proszę bardzo. Musi nam zrobić taki klik. Jak widać, siedzi. To wszystko, jeśli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek. Ja się teraz już z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Hejo!